Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj z Julką jedziemy... Gdzie? Do stajni. Wow, zaskoczenie! Dzień dobry zatem i teraz ogarniamy plan. Kropeczki. Jakoś tak dziwnie, jak nie wiem. Nie ma dzieci? Się, nie ma dzieci. Jest cicho. Jest cicho i w sumie do końca nie jesteśmy pewne, co robić. Trzeba sobie przypomnieć. Wow, powiem wam, że tak dawno nie byłam na oprowadzance, że aż będzie mi miło na niej chodzić. I dzisiaj będę chodzić z Efebkiem. Dzień dobry, właśnie idziemy po konie. Julia! Po... Na tych filmach pomachanie! Nie? Nie. Lubię, jak machasz. Donata! Pomachaj! Ja macham jak królowa. A oto co nowego w naszej stajni powstało. Na jednym z pastwisk wiatka. Niektóre konie będą tutaj całodobowo pastwiskowane. Jak widzicie, widzicie, jest tutaj taki olbrzymi żłób. Poidło normalnie, wszystko fajne. Właśnie ściągam manię, Donata ściąga Ugmarę, bo te kobyły będą szły na bryczkę. Dlatego musimy je przygotować po prostu. Właśnie nastąpił proces wyczyszczenia cykady. Juli proces wyczyszczenia Mercedes jeszcze nie zakończył się. Tak się zestresowała przed tą kamerą, że musiała się wypróżnić. Poor Mercedes. Dzisiaj trening na cykadzie, Julka jeździ na Mercedes i jeszcze jeździmy z Justą. O, Justa. Także zapraszam na trening. Cykada taki młody konik, jeszcze nie do końca pewny siebie, jeszcze nie do końca ma wyrobioną równowagę i nad tym się głównie z nią pracuje, nad rozluźnieniem również, ale coraz lepiej z nią, prawda, cykada? Tak jak mówiłam, cykada jest koniem dosyć sztywnym w jeździe, wymaga pracy nad rozluźnieniem, jest też niezbyt pewna siebie i każde jakby jej kroki w tym kierunku, drobne gesty, które pokazuje, że jest odrobinę bardziej pewna siebie, to się docenia. To sprawia, że jest powód do radości i powinno się za takie małe rzeczy chwalić. Jestem fanką raczej pozytywnego wzmocnienia w pracy ze zwierzętami, dlatego symboliczne głaskanie, przechodzenie do niższego chodu i danie luźnej wodzy moim zdaniem jest fajnym pomysłem na właśnie nagrodzenie konia. Na tym treningu pracowaliśmy głównie nad drążkami i mieliśmy jechać je po serpentynie. Ostatni w sekwencji był pojedynczy podwyższony drąg, na którym miało być zagalopowanie na dobrą nogę. Na lewą nogę wychodziło to praktycznie zawsze, chociaż nieraz zostawałam z ciałem. Na prawą szło to nieco gorzej, ponieważ cykada mi się odginała i miałam, szczerze mówiąc, problem z odpowiednim wyprostowaniem jej. Jednak za ostatnim razem wreszcie się udało. Cieszyłam się też, kiedy w galopie zaczęła robić małe kroki w kierunku rozluźnienia. Powiem wam, że siedzi się na niej strasznie momentami, bo wiadomo, sztywny koń to niezbyt wygodny koń. I od razu czuje się tą zmianę, kiedy koń zaczyna nam się rozluźniać.
Jeśli chodzi o słabe strony, to ja byłam trochę spięta, co myślę, że przekładało się na mniejszą możliwość właśnie rozluźnienia cykady. Brakowało mi podążania na tym pojedynczym drągu. Zostawałam z ciałem, z ręką przy pierwszych skokach. Ostatecznie trochę się poprawiłam, ale nie było to nadal tak dobre, jakby mogło być. Już nagrałyśmy trochę, jak Feron je. Tak. Jak Feron wychodzi na pastwisko i bawi się z Valorem. Tak. Tak. Super. Stać jak ta krowa? Będzie szła. Jak Nudziaja. A może nie, w sumie to Mercedes. Kurs, szalony kurs. Nie no, jak to zobaczy, gdzie one są tam, to galopem pójdzie. Tak, jest na to szansa. Albo przebiegnie całą drogę kursem. To dość męczące. To prawda, to będzie wymagający chód dla nich. Widzę Etnę. Ona jest ładna. No to ona Nudziaja. Pada deszcz i idziemy nagrywać konie na pastwisku, bo robią śmieszne rzeczy, typu tarzanie i zabawa. Jej! Solar. Sprowadzanie huculków w deszczu to coś, co gazelki kochają najbardziej. Okej, kochani, dyżur się zakończył. Jest godzina 15:03, więc niebawem jedziemy do domu. Okej, w sumie w tym vlogu to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobał taki luźny dzień w stajni. I zapraszam serdecznie na Facebooka, Instagrama. I ja się z Wami żegnam, do zobaczenia i buziaki.